Cześć wszystkim z tej strony Astrali, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wampyra. Wywaliło mnie do miejsca, w którym się normalnie spotkałam z Samuelem, bo po kiego grzyba miałby zapis działać prawidłowo, nie? Idziemy wobec tego w stronę tej właściwej części cmentarza, że tak to ujmę. Chyba tędy muszę przejść. Jest tutaj ta Siosiun. Nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam za Chiny. Ale tak, jesteśmy tutaj już na miejscu. Weź udział w pogrzebie Mary, nie rzucając się w oczy. Wobec tego pędzimy tutaj. I pięknie. Jesteśmy na miejscu. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. No niestety. Nawet kurczy nie zakopali porządnie tego grobu. Zostawili w zasadzie półotwarty, można powiedzieć. To jest przykre. O! Cześć, Jonathan. Oh, Mary. What have I done? If I could only change. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. Łatwo tak mówić w gruncie rzeczy, Lady Ashbury. I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered. And it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here, to warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. You may be right. Of course. I've stared upon this world for centuries. And time has taught me to deal with guilt. If not erase it. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here.
Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. No dobrze. Uda się do kościoła świętej Marii. Ironia. Marii. Dobra, w takim razie. Gdzie mi się pokazuje w tym momencie? Whitechapel. Aha. Kościół świętej Marii jest właśnie w dzielnicy Whitechapel, tak? No dobra, wobec tego udajmy się tam. W dzielnicy Whitechapel. Z tej strony, z której, w sensie z tej strony, tam gdzie był ten, gdzie jest w zasadzie w dalszym ciągu ten świernięty kurczę kaznodzieja, jak ja go nazywam. O Jezus Maria, no tak, przecież się muszę przez was znowu przedrzeć. Ech. Dobra. Ała, dobra, nie zauważam, że w ogóle chce właśnie zacząć we mnie z... Ała, kurna raz. No i pięknie. Nie zauważyłam, że on w ogóle chciał we mnie zacząć machać pochodnią. Więc stąd był mój brak reakcji. Jestem czegoś ciekawa, bym się przeszła tą stroną właśnie od cmentarza, że tak to ujmę, bo jestem ciekawa, czy tutaj ja coś znajdę, może przypadkiem. Przypadkiem kompletnym. Nie no, nie kompletnym, ale i tak jestem ciekawa. Ajajaj, a mnie zaswędział nos normalnie. Nie, tu nic nie ma, okej. Wobec tego pędzimy przed siebie chyba, nie? O no. Pędzimy do Whitechapel. And off to Georgie goes. A newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin. Forget your old weaker self. What do you want from me? Ocie, panie, jakiś pan wielki jest. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Aha. Panież, to pan jest. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Dobra, w takim razie lecimy dalej chyba do kościoła, co nie? Tutaj mamy... Skalu, rzuć się na nich! Dobrze, bardzo dobrze, idź za nim. Tak, jestem za! Lecisz! Bardzo ładnie, Skalu, mój drogi. Kibicuję ci! O, widzę, że... Nie, Skal przegra, szkoda. No, niestety, Skal przegrał. Idę dokończyć twojego dzieła, Skalu, mój drogi. Bum, czekoloko. Ała! Gdzie ty mnie tutaj próbujesz ostrzelać? Ta zniewaga krwi wymaga. Dobra. Tak swoją drogą, czy tutaj jest jakieś miejsce, nie ten przycisk, do którego bym się mogła udać? Chyba niespecjalnie. Szkoda. Wobec tego idziemy chyba dalej. I tutaj już jest przejście do dzielnicy, tak. Czyli tak naprawdę, no wszystko. Udaj się. O, tutaj. Kurka wodna, czyli ja jednak mogę wejść do kościoła? Wow. Chyba, może. Nie wiem. Yes? Uff. Inni kaznodzieje tutaj są, niż ten walnięty. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. Who...
Pastor Joseph Larrabee. You, you seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop, but I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, vicar, but this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She has been laid to rest. That's all you need to know. I see. And how are you feeling, my son? I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Hmm. Oh! Okay, uda się do kościoła. Spotka się z Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Czy ktoś tu w ogóle jest w tym momencie? Przepraszam je bardzo. Wydaje się normalnie zdezerterowana, ale widzę, że jest Christina, jest Clayton. Oni wiem, że też się da podsłuchać w pewnym momencie. W ogóle tutaj się mnóstwo ludzi da podsłuchać w Whitechapel. Tylko właśnie trzeba sobie ich trochę poobserwować, że tak to ujmę. Clayton Darby. Tam jest ten cholerny kaznodzieja. Nie cierpię typa. Tylko właśnie, kiedy oni kurka wodna sobie idą na obchód swój własny, ja się pytam. O, ona gdzieś idzie? Czy ty idziesz do niej? Chyba nie. No, nie. Z tego co widzę, to nie. Dostałam zapis z tego co widzę. O, czekajcie, idzie w jej stronę. O, to ma chyba sens. To ma chyba sens, to ma chyba normalnie nogi. Tak, przynajmniej ja bym się spodziewała, że to ma sens i nogi i w ogóle, i ręce. Gdzie jest drugi? Clayton. No idź do niej, że, człowieku. No. Spotkajcie się gdzieś tam po drodze. Wiem, że mogę was podsłuchać. Tak samo jak muszę iść jeszcze do tego. Wiem, że mogę podsłuchać jeszcze dwie sytuacje. Tylko, że właśnie. No kurka wodna, czy wy możecie z łaski swojej uruchomić tą interakcję? No ja się zdenerwuję. Przysięgam, ja się zdenerwuję normalnie. O, ideolo! Usłyszała, że się zdenerwuję, no to wiecie, no. Stwierdziła, dobra, idę. Czas najwyższy. Dobra, przyjrzyj się działaniom mieszkańca, tylko skąd? Tu jest typ. Uuu, pewnie stamtąd! Haha, dobrze. Dobrze, żem zgadła. Dobrze. Wobec tego czekamy.
tutaj w tej uliczce, tak? A, czyli to po to jest tutaj to przejście. Dobra. Dobrze wiedzieć. Ano. Dobra. Wobec tego czekamy, aż ona tam dotrze. Jak powiedziałam, wiem jeszcze, że mogę podsłuchać dwie sytuacje. Tylko ponownie kurka wodna w jakim konkretnym momencie. When we spent the night together, my wallet went missing. Are you calling me a thief? I don't have your stupid wallet. I know you. You're a nice girl. Can't we solve this amicably? No, I don't think so. And if you think you know me just because we shared the bed together, you're just a lousy and arrogant journalist. Obraził damę. Christina Popa. Clayton Darby podejrzewa, że Christina ukradła mu portfel. Clayton Darby, aha. To tyle, tak? Tak naprawdę. Czyli to nie jest informacja również o nim, zdaje się. Ciekawe. Tam w ogóle jest coś, co bym mogła w teorii... Czekajcie, czy ja bym mogła... Państwo drogie, otwórzcie, dobrze. Nie mogę. Szkoda. Szkoda. Dobra, Clayton, pogadaj ze mną. Good evening, doctor. Can I help you? Osobiste? Tell me, Clayton. Do you really think this young woman stole your wallet? Christina. Yes. I recently met her. A nice girl, despite her questionable conduct. How exactly did you meet Christina? During my investigation, I offered my hotel room to her. To rest and get away from the street. And what happened? The next morning, my wallet and my watch had disappeared. I suppose that's what you get for being a good Samaritan. Clayton przespał się z Christiną Popą zamiast przeprowadzić z nią wywiad. If you are going to sleep with a lady of the night, Clayton, I would advise you to be cautious. I can't really be mad at her, though. She's just trying to survive. She doesn't have many options. Was it wise to become so intimate with a woman you were supposed to interview, Clayton? Maybe it was. But I have learned to look for the inner truth and beauty in people. You're right. I know little of your situation. What can you tell me about Christina? She is very sensitive. So nostalgic about her country. I saw her cry once because she'd lost a precious souvenir from her homeland. What was it? A scarf her brother gave her before she came to England. Why are you so concerned? You seem to have something on your mind, Mr. Darby. That we could make peace if I could find it and give it back to her. But I'm afraid she lost the scarf somewhere during her night shift. Wiesz, jakoś tak dziwnie się złożyło, że chyba mam tą chustę. Mogę ja ci ją oddać? Goodbye. Czekajcie, bo coś się mi zaktualizowało w tym śledztwie, bym chciała zobaczyć. Oddaj Christinie Popie. Zgubiła chustę. Tak, z tym, że ja wiem, że chyba się da normalnie jemu ją oddać, tak mi się wydaje, żeby on ją przekazał Christinie, nie mam zielonego pojęcia. Goodbye. Nieważne w takim razie, pogadajmy może z Christiną. Gdzie jest ta Christina? Cholera jasna, ślepa jestem, nie widzę Christina. Chcę zakończyć śledztwo z nią związane. Change your mind, Mr. Reed? Niekoniecznie. Could this be the scarf you lost, Miss Popper? It is much more than a scarf to me. It is the only thing that connects me to my family and my country. Thank you so much. O, wskazówka nie zadziałała, ta właśnie, bo... Chyba mogłabym właśnie z nim tutaj coś podziałać. Dobra, trudno. Trudno już. Jakieś dwie osobiste pytania. Did you steal Clayton Darby's wallet? Tell me the truth, Christina. Of course I stole it. But I never thought he would come back to look for it. Why did you do it? He seems to trust you. For a time I thought he was different from other men. In the end, he just wanted to sleep with me. Same as the others. Perhaps Clayton is different. Maybe you two should talk. A conversation could help. I know what I am and what people call me. I sleep with men for money. If I can accept that, why can't he? No. My future is with the ones I love, not with Clayton Darby. The ones you love?
The money you stole is not for you, then? My brother is still in our hometown in Romania. I am the only one who can buy him a ticket to England. No proszę. Christina oszczędza pieniądze na podróż brata do Londynu. Wydaje mi się, że gdybym ja się z nią rozmówiła na temat jej motywów odnośnie tego portfela, może, nie wiem, to właśnie mogłabym dać tą chustę jemu, żeby on przekazał jej, żeby się pogodzili. Ale to już nieważne. Tell me, Christina, is it worth risking your health and your life for your brother's safety? He's the only family I have left. I had to leave Romania without him. I can't be happy until he is near me again. I understand your concern. I spent many months away from my family when I served on the front line in France. Every time I write to him, I fear I won't receive an answer. It kills me to know he is still there. England is perhaps not the best place in the world to live at the present time. Are you certain it's worth the sacrifice? You think you know it all because you fought in the war. But my brother is no soldier. I know. We all understand the risks to soldiers. But we don't necessarily recognize the civilian casualties caused by these conflicts. Yes. Wars are decided by rich men who will never take the risk of being shot, raped, or maimed. Does your brother know what you do to earn the money to bring him here? Don't be simple, of course not. And he must never know. Everything will be different once he is here with me. You are a tough woman, Miss Popper. I admire that. Each time I was going to give up, I would look at that scarf my brother gave me. It gave me enough strength for another day. And then I lost it. No właśnie, to jest ten motyw. Niestety nie odblokuję wskazówki, kurka wodna. Irytuje mnie to. Goodbye, żegnam miss. Wobec tego. Take care of your... Dobra. W sensie irytuje. No smutno mi się zrobiło. Dobra, w każdym razie. Tutaj mamy Joe Peterson. I na ciebie też muszę poczekać, bo właśnie jego będę mogła podsłuchać. Tylko, że będę go mogła podsłuchać akurat jak pójdzie do domu. Tak w skrócie. Idźże do domu, typie. A Harry, tylko jednej wskazówki nie mam i to jest wskazówka, która chyba ich łączy, jeśli ja dobrze kojarzę. Ten tutaj widzę, że ma nieznaną wskazówkę. Tutaj też z panią mam jakąś nieznaną wskazówkę. Znaczy, wiecie co, ja chcę te wskazówki, bo taka jest prawda, że też za nie się zdobywa trochę poziomu, punktu doświadczenia i w ogóle, więc fajnie by było. Dobra, Joe Peterson idzie chyba do domu! Hehe! Tylko teraz skąd ja dam radę ich podsłuchać? Może stamtąd jakoś? Nie, idziesz do domu? Idź do domu. Idziesz do domu, no wiesz, że chcesz. W ogóle Jezus Maria, jak to niesamowicie wygląda ten krwioobieg, kurka wodna. To prawda, że jest dużo więcej w organizmie, ale jednak jest to dobrze pokazane. Oprócz tego, że w głowie jest, powinno być moim skromnym zdaniem więcej krwi, ponieważ mózg musi być dobrze ukrwiony, żeby działać. Ale tak oprócz tego nie najgorzej na pewno. No. Ciekawe. Swoją drogą, nie wiem jak wy, ja zawsze jak myślę o tym, jak działa właśnie system krwionośny, to mi się robi słabo. Jak właśnie ten życiodajny płyn przepływa w naszych żyłach i w ogóle. To naprawdę mi się słabo robi. To jest przykre. Ale nie wiem, też jednocześnie mnie biologia interesuje, więc... No taki trochę, no... No. Panie, gdzie pan idzie? Do domu! Sio! Jezusie, przenajświętszy, bądź człowieku mądry i się doczekaj, kiedy oni w końcu będą robili to, co chcesz, żeby robić. O Jezu. Gdzie moje pieniądze? Harry Peterson, kurka wodna, człowiek normalnie z tym. Dzieciak z de... Nie no, nie... dobra, nie wiem. O! No proszę! Teraz! Ha! Idolo. Tylko skąd? Właśnie, no skąd? Przyjrzyj się działaniom mieszkańca. O! Pięknie. No dzień dobry.
A widzicie, to ja z tej strony jestem, dobrze wiedzieć. Ciekawe, że mnie nie zauważa przez okno. Spotkali się z Edgarem w szpitalu. Chyba pamiętam, co teraz będzie, chociaż nie jestem pewna tego w 100%, ale no. Chciałabym dokończyć to, co mamy w ogóle do zrobienia w związku z odblokowanymi już przez nas dzielnicami, czyli właśnie Whitechapel oraz Pembroke. So you only hurt people because you care about me, is that it? Don't be such a brat. I do what I must to provide us with food and medicine, that's all. Mum would never have let you bully an old friend like Mr. Lewis. Shame on you. Harry, I'm your father and I love you. But don't you ever speak to me like that again. What? You're gonna beat me too? Jesus. Give me patience. Ma zużoną relację z synem Harrym. Aha, a ten ma zablokowaną. Teraz się odblokowała. Harry ma zużoną relację z ojcem Joe Petersonem. No dobra, w takim razie jeszcze jedna będzie persona do podsłuchania, tylko żebym ja jeszcze trafiła, gdzie jest ten typ. Nie tędy, chyba tędy powinnam się przejść, wydaje mi się, nie mam zielonego pojęcia. Orientacja w terenie ubolewa. Cadogan Bates, to nie ty. Darius Petrescu. O, w tę stronę właśnie, Benjamin. Nie Benjamina chcę podsłuchać Alberta, który co jakiś czas również będzie coś robił. Z tą panią w ogóle mi się wydaje, że w stosunku do niej będą wskazówki dopiero bardziej od właśnie jej brata. Brata? No dobra, wezmę wam, powiem po prostu, to jest brat właśnie tej tu pani i tyle. No, zablokowana tutaj, pomimo ślepoty, nadal zajmuje się chemią. Tyle. Dobra, w takim razie, czy ja mogłabym znaleźć gdzieś, kurczę, miejsce już na tym etapie, w którym będę mogła patrzeć, co tutaj jest robione? Gdzieś tutaj powinno być, kurczę, chyba jakieś przejście, do którego ja nie mam dostępu, co nie? Na przykład tutaj? A cholera wie. Dobra, ten idzie gdzieś. Chłopaczyna. Tutaj do środka? O! On się włamuje? Patrzcie wy go. Mokre kalosze będą ze mnie dumne. Oczywiście. No bez kitu, ja nie wiem, troszeczkę, bo ciekawi mnie właśnie ewentualnie, gdzie ja bym się mogła udać w ogóle tutaj. Boże, jaki zburzony budynek. Gdzieś idzie. A, tutaj na dole też może być faktycznie jakieś miejsce, do którego, które na przykład jest zamknięte dla mnie, ale on ma do niego na przykład kluczyk. No z tej strony to ja niczego takiego nie widzę, ale może być coś tu. Aha! Dobra, tutaj coś będzie w takim razie. Tylko jak ja bym się tutaj mogła znaleźć? Gdzie jest Albert? Albert jest tu. W sensie ja nie wiem, czy właśnie tam będzie to coś, żeby właśnie podsłuchać typka. Cholera wie. Bloody heart, boy. Keep on digging through the rubbish, that's all you're good for. Someday you'll understand. You've wasted your life away. Jezus Maria, kochająca się rodzina, nie ma co. No bez kitu, kochająca się rodzina. Znowu idziesz podpierać ścianę, co nie?
No, to samo mówi. W ogóle, co do ciebie, mam jeszcze zablokowaną wskazówkę, tak? Zobaczmy sobie tutaj w ogóle obiecujący rekrut. Aha, to jest zrobione, tak? Okej, okay. Co tutaj jeszcze jest do zrobienia? Jest około okultyzmu, którego od razu nie zrobię. Drobiazgi nie tylko jeszcze. No dobra, to w takim razie myślę, że potem się udamy właśnie zrobić to drobiazgi nie tylko. Czy ty możesz iść, żebym ja cię mogła podsłuchać? Cholero ty, jedna. To jest przykre, że trzeba tak intensywnie czekać normalnie na to, aż się im łaskawie aktywują te rzeczy, wiecie, związane z podsłuchiwaniem i tak dalej. Czy ty możesz iść, żebym ja cię mogła podsłuchać? Halo? Patrzcie, wykukurka wodna jak zaiwania, jak mi się dziwnie działa ta wytrzymałość w tym momencie. No bo ich tutaj, oni chyba nie robią nic podejrzanego, za to ten będzie robił coś podejrzanego. Tylko o... wydaje mi się, że może teraz! No, rozjaśnisz się, kolego? No rozjaśnij się, no dawaj. No wierzę w ciebie, umiesz, rozjaśnij się. Serio. Serio. Matko Boska, ja wiem, to jest fascynujące niesamowicie. Jeśli to wam pomoże, ja też cierpię razem z wami. Albert! Albert! Dlaczego? Może dlatego, że ja tak wyłączam ten zmysł. To też jest opcja w gruncie rzeczy. Że mi nie chce aktywować sceny, bo ja się bawię tym zmysłem cały czas. Mater Deo, jakie wy normalnie, jak wy wokół siebie krążycie. Ja tak, ja już słyszałam tą waszą wymianę zdań. Ja chcę typa podsłuchać tutaj, no. Te szczegóły. Obaj mają na jedynce. Swoją drogą, wiecie co? Też wam powiem coś, mianowicie za pierwszym razem jak grałam, taka ciekawostka, właśnie z mojej poprzedniej gry, udało mi się doprowadzić do tego, że właśnie Dorothy, zahipnotyzowałam Dorothy, zamiast ją oszczędzić, i doprowadziłam do tego właśnie, że Dorothy sobie zniknęła ze szpitala, nie ze szpitala, tylko ze swojego lazaretu i ogólnie to stała się Skalem. I właśnie doprowadziło to do tego, że został usunięty filar dzielnicy, przy czym ja już się poddałam, no nareszcie, przy czym ja już się poddałam, żeby po prostu ta dzielnica przetrwa jakkolwiek. Myślałam, że naprawdę nie przetrwa ta dzielnica, więc się poddałam i normalnie poszłam zajupać każdego, kto... wychłeptać może każdego, kto... kto miał ten... skąd ja mogę się przyjrzeć? Przepraszam ja bardzo. Skąd? Stamtąd. Okej, okay, widzę. Mniej więcej. Chyba, może, nie wiem. Cholera, jasna. Muszę szybko okrążyć jakoś. Muszę szybko okrążyć! Chyba, może, nie wiem. Nie wiem, czy ja dobrze robię, szczerze mówiąc. Dzień dobry państwu! Przepraszam bardzo, idzie się! Wątpię, żebym zdążyła, szczerze mówiąc. No, te. Mało prawdopodobne, żebym miała zdążyć. No to mi się przykro zrobiło. Auć! Ała, ała, ała! Wiecie co, ja idę sobie do tego, do Whitechapel z powrotem. Nie no, nie dam rady teraz typa podsłuchać, co nie? O, 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 o! No, nie dam rady, ale widzę, że stąd mogę. No, chyba, może, nie wiem. Wydaje mi się, że stąd bym mogła. Czekajcie, aż sobie bym sprawdziła. Czy jest tutaj coś, gdzie mogłabym przejść? Jakieś miejsce? A tu mogę zeskoczyć i wszystko jasne. Zmitrężyłam swoją szansę! Palmer, wracajże tu! Albercik! Albercik, wracajże! O Jezus Maria! O Jezu, czuję się z tym źle. Ja naprawdę powinnam wpierw patrzeć na teren otaczający.
i trzeba zapamiętać normalnie tą nauczkę, że trzeba patrzeć wpierw na teren, który mnie tu, że tak to ujmę, właśnie otacza i jakbym ewentualnie miała szansę podsłuchać. Tak, tutaj idzie Benjamin jeszcze. Tak, a wracając jeszcze, że wychłeptałam tutaj ze wszystkich, z których mi poziom pozwalał, właśnie między innymi z Albercika, z Benjamina, jeszcze tam miałam akurat do drugiego poziomu, tak mi się wydaje, bo to wtedy właśnie po misji Dorothy się podbija poziom. To właśnie bardzo prawdopodobne, że wtedy dostałam drugi poziom, to... Pamiętam, że Harego wychłeptałam i to ogólnie też jest taka ciekawa rzecz, że jak uśmiercimy Harego, a zostawimy przy życiu Joe, to on generalnie się dołącza do stróżów Priven, zdaje się, i jest dość ciężkim przeciwnikiem w pewnym momencie. No, dość ciężkim. Takim, że tak powiem, akurat. Dobra, panie, rozświetlisz się, czy nie mam na co... Czy nie mam co na to liczyć? Byłoby bardzo przychylne mi, z pewnością. Chyba się rozświetli, typek. Rozświetlisz się? No dawaj. Wiem, że umiesz. Wiem, że zrobisz mi na rękę. Nie, serio? To żeś mnie zawiódł, Albercik. To, żeś mnie zawiódł, Albercik. To jest denerwujące, no ja tylko podsłuchać i ukończyć odcinek. Albercik, współpracuj ze mną. O Jezu. Ja chcę być z ciebie dumna. Nie potrzebujesz mokrych kaloszy, tylko musisz pójść wykonać tą czynność, którą ja mogę podejrzeć. To wtedy ja będę z ciebie dumna. Nie potrzebujesz mokrych kaloszy, okej? Okay? No nie, no w złą stronę idziesz, Albercik! Jezusie Przenajświętszy. Albercik, zawróć! Zawróć, mówię, z tej drogi. No teraz idzie się wykłócać ze swoim ojcem, Chryste Panie. Ten, widzicie, ten już czeka w pozycji odpowiedniej, czeka na swojego syna, aż on do niego dotrze i będą się mogli pokłócić odrobinkę. No, właśnie. Urocze. Wiecie, co tak patrzę w sumie przy okazji na tę strukturę, że tak to ujmę, jak wyglądają ciała właśnie z tym zmysłem. Że to jest ciekawe właśnie, że jakby już pomijając sam fakt tego, jak pokazany jest krwiobieg, patrzę, że właśnie reszta ciała to taka jest w sumie taka ciemna masa. A no tak nie jest, bo przecież właśnie jest przede wszystkim tyle naczyń krwionośnych, cholera, w każdej najmniejszej części naszego ciała, że to no nie mogłoby być prawidłowe, że tak to mówię, anatomicznie. Nie ma szans. Znaczy, nie no, właśnie, jak mówię, to na pewno nie jest prawidłowe anatomicznie, ale z drugiej strony, ja nawet nie wiem, na co liczyłam. Albercik, czy mogę być z ciebie dumna? Mogę, cudownie! Albercik, nareszcie! Dobrze. Co z tego, że mógł mnie zobaczyć? Lecę, bo chcę! O, w ogóle tutaj mnie jeszcze nie było. Niewielki fragment zwyczajnego uchwytu. No chodź, Albercik. No, ja już jestem na pozycji. Ty też. Chodź. Też, robaczku. I sami Jonathan. Najlepszy szpieg pod słońcem. No, co pan robi? Proszę się pochwalić. No, słucham. Leki. Chyba. Może. Nie wiem. Harmonil. For severe anxiety and nervous disposition. Thanks for nothing, old fart. I'll get a good price for your precious pills. O Jezus Maria. Co za suczynsyn? Albert Palmer, po dołączeniu do mokrych kaloszy... Nie. Albert ukradł ojcu lekarstwa. Okej, nie akceptuję tego, szczerze mówiąc. Nie jestem jednak z siebie dumna, Albercik. Bardzo mnie zawiodłeś. Swojego ojczulka pewnie też przy okazji. Naskarżę na ciebie! Dobra, Albercik, pogadaj ze mną. How are you? I'm not your boy.
To nie to. Why did you try to steal your father's medication? Why shouldn't I? What has he ever done to earn my respect? Your father seems to hold quite a grudge against you. The man's a walking gin bottle. I ain't seen him sober since he got back from the war. But the gun, now that is a surprise. It is clear that you have a somewhat contentious relationship with your father. Oh, really? Nothing clever to say. He's an alcoholic. That must make life difficult. Oh, no, it's perfectly fine. No money, no home, no friends to lend a hand. My father should have died in France. Ouch. O Jezu, szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, która opcja byłaby dobra. On może być niebezpieczny? War can change you. I have seen many men who have lost their wits on the battlefield. I'm not gonna lose any more time with that drunken ass. Me? I prefer to take my chances with the wet boot boys. Abel. Może być i Abel, w sumie pasuje. Też, nie, przepraszam, Abel to nie był, to Kain zdradził Abla, kurka wodna, już chciałam rzucić, że też zdrajca. A Albert zamierzał udowodnić mokrym kaloszom, że nadaje się na członka szajki. Okej. Why do you want to join a gang, Albert? I'm not going to spend the rest of my life sleeping under bridges. I understand that living in poverty may be a doorway to a life of crime, but you are still young enough to turn back. I'm not a child anymore. I'm old enough to do what needs to be done. Jasne. Podoba mi się ta odpowiedź. W sumie. Yes, Albert. You're old enough for the death penalty. So what? A good life and a quick death. That's all I want. Urocze. Jej, twoje życie w Londynie? Admit it. You stole the drugs to prove yourself to the gang. Of course I did. The wet boot boys got it sorted. Territory, respect, money. They'll take me in now. Really? Are you sure about that? I don't see them. I was supposed to meet one of their boys to prove I'm not a loser. Maybe something happened. Pewnie teraz by mi się rozpoczęło śledztwo, gdybym go już nie zakończyła. Cholera. Dobra. W takim razie dostaliśmy troszeczkę punktów doświadczenia, fajnie. I w tym momencie sobie zakończymy. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Sorry wielkie za takie użeranie się z Albercikiem, ale no moja wina, no przyznaję się. Mam nadzieję, że właśnie będziecie oglądali następne odcinki. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, bądź subskrybujcie kanał, będzie mi niezmiernie miło i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!